Witam Was wszystkich, z tej strony Flex Marcel i Seven Nutrition. Dzisiaj, tak jak widzicie, jesteśmy nie na siłowni, a właśnie w kuchni, i to w mojej kuchni, na 13 dni przed zawodami. Sezon jesienny już się rozpoczyna, tak więc za 13 dni zawody w Grecji, w Nafplio. I tutaj przedstawię Wam właśnie, jak wygląda moje żywienie na te kilka dni przed zawodami. Nie jest to urozmaicone, no ale pokażę, jak to właśnie wygląda u mnie, i tak, żeby to było w miarę smaczne. Teraz pokażę Wam, co znajduje się w mojej lodówce, ale to nie jest tak do końca moja, bo jeszcze są, wiadomo, dzieci, żona, ale już Wam pokazuję, co tutaj się mieści. Także na pierwszym planie Milka Oreo. Jajeczka, probiotyki, tu są jeszcze takie dodatkowe sosy, słodki i chili, też zero sos. Ale bardziej smakuje mi właśnie ten, jakoś tak bardziej go preferuję. Co tutaj mamy? Jajeczka. W tych baniaczkach mam tutaj płynne białko. Często wypijam go bezpośrednio właśnie tak na surowo. Woda. Jogurty. Jogurt tu jest właśnie ten finlandzki. On ma zero zawartości tłuszczu i bardzo wysoką ilość białka, bo w takim opakowaniu 150 gram mamy aż 18 gram białka. Tutaj kolejny indyk. Tutaj to jest mój ostatnio hit wynaleziony w Tesco. Jest to napój gazowany o smaku cytrynowym. Taka alternatywa dla Coca-Coli. Zero kalorii, także jak tutaj można zbliżyć, to zobaczymy, że zero kalorii, i tak z lodóweczki naprawdę w te gorące dni polecam. Co tutaj mamy? Aha, parówki. No, parówki to są dla mnie bomba, w ogóle uwielbiam parówki. No, na dzień dzisiejszy przed zawodami musiałem już sobie od nich odpuścić, ale na pewno wrócę po zawodach. Także tu są takie paróweczki i tutaj są takie paróweczki. O, lodówka daje sygnał, że już jest jej niedobrze. Tutaj jest jeszcze kiełbaska taka z piersi, z kurczaka. To sobie nieraz ją wrzucę. Bardzo smaczna, też niska zawartość tłuszczu. Nieraz sobie ją tam skubnę. No i tutaj warzywka. Także warzywa akurat tutaj wyciągnąłem. I tak wygląda właśnie ta moja lodówka i mojej rodzinki. Dzisiaj przypada mi dzień o średniej zawartości węglowodanów. Także u mnie to wychodzi 3 worki ryżu. A zazwyczaj dzień rozpoczynam od płatków. Tutaj akurat taki pojemniczek z Seven Nutrition fajnie się przydaje do takich miksów. Tutaj mam płatki ryżowe i płatki jaglane. Także tutaj sobie wrzucam około 100 gram do śniadania. Robię szejka proteinowego. Zalewam to i mam taką sobie papkę, i to właśnie takie śniadanko. Tutaj akurat mam już przygotowane kolejne posiłki. Mamy godzinę już 13, także jestem po 3 posiłkach. I zostały mi tutaj jeszcze 2 ryże, 2 worki ryżu po 100 gram, żółty kolor. Ma to do siebie, że tutaj zawsze dorzucam sobie troszeczkę kurkumy do wody i zabarwia właśnie w ten sposób ten nasz biały ryż. Dzisiaj jest jeszcze indyk pokrojony w kosteczkę. Najczęściej przyprawiam go jeszcze właśnie takim sosem sojowym.
dodaje takiego właśnie fajnego, słonego jeszcze aromatu. Tutaj mam tilapię i co z warzyw? Jarmuż, tu jest akurat 100 gram jarmużu i szpinak, również 100 gram. Także tutaj posiłki już wyglądają na cały dzień mniej więcej tak samo. Jeżeli właśnie tutaj mam 3 worki ryżu na cały dzień, to jest to przeplatane, że jeden posiłek jest z ryżem, drugi posiłek jest tylko z warzywami, w sensie mięso lub ryba właśnie z warzywami. Kolejny posiłek, wtedy dodaję ten ryż i tutaj jest taka mieszanka. Co do przypraw, to używam jeszcze takiego keczupu. On ma 60% mniej kalorii, troszeczkę mniej cukru niż zwykły. Wiadomo, że troszeczkę tam może i podbija kalorie, ale kto by tam to liczył. No i sól, także solić solę. Waga kuchenna to chyba każdy z zawodników posiada i mieć powinien. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy u mnie. Za chwilę przygotujemy kolejny posiłek, bo tutaj godzina posiłku się zbliża, także zrobimy za chwilę rybkę. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego robię sobie od razu 2 posiłki. A to nie są dla mnie, tylko dla naszego operatora. No jest taki głodny chłopak, przyjechał tyle kilometrów do mnie, więc mówię, ugoszczę go po mojemu. Jesteśmy już po posiłku, widzieliście, jak przygotowuję sobie posiłek na dzisiejszy dzień, co też w tym arsenale moim kuchennym się znajduje. A teraz chciałbym pokazać Wam, jak przebiegała moja przygoda z kulturystyką, kiedy się zaczęła i co do tego czasu, do dnia dzisiejszego udało mi się osiągnąć, zdobyć. Oczywiście nie sam, bo pomimo, że kulturystyka jest sportem niby indywidualnym, ale tutaj naprawdę osoby postronne mają wielkie znaczenie, takie jak tutaj moja żonka, która ogromnie mnie wspiera, czy właśnie tutaj trener Arkadiusz Szyderski, którego serdecznie pozdrawiam. Również chciałbym pozdrowić bardzo Damiana Dębskiego, który przez wiele lat razem trenowaliśmy, razem podróżowaliśmy, razem zdobywaliśmy te puchary. Także to nie jest tylko, że ja sam, ale mam też właśnie osoby, które mocno mi w tym pomagają i wspierają. Także zaczynając, no to zaczęło się to wszystko w roku 2010, debiuty w Ostrów Mazowiecka. Tutaj jest puchar za kulturystykę klasyczną, drugie miejsce. Także tutaj po tym roku 2010, 2 lata przerwy i w federacji NAC pierwsze miejsce w kulturystyce klasycznej, jak i Open. Tutaj jeszcze, właśnie tu jest kolejny puchar za kategorię, a tam był Open.
Co takie w sumie najważniejsze? No to nie mam takiego najważniejszego pucharu. Do każdego przygotowywałem się sumiennie. Każdy ma, odbił się w moim sercu nadto. Każdy jakieś wzbudzał emocje. Także tutaj każdy puchar, każde miejsce naprawdę sobie wysoko cenię. Tutaj jest taka cenna statuetka dla mnie, bo przywieziona aż ze Stanów Zjednoczonych. W kulturystyce również klasycznej. Czwarte miejsce na Arnold Classic. Tak, to było to. No ale teraz muszę powiedzieć jeszcze o tym, że tutaj w Rzymie udało mi się zdobyć kartę pro. Ten Rzym jest dla mnie taki szczęśliwy, bo 4 lata, 5 lat temu zdobyłem tytuł Mistrza Świata w kulturystyce klasycznej, również w Rzymie. Także wygrywając zawody w Rzymie zdobyłem też kartę Elite Pro, którą tutaj widzicie. W tej chwili w tej federacji IFBB Elite Pro mam do tej pory 2 starty. Pierwszy w miejscowości Nafplio w Grecji. Tutaj udało mi się w debiucie wywalczyć 2 miejsce. I 2 tygodnie później na Malcie 3 miejsce. Teraz jestem w trakcie właśnie przygotowań i za 13 dni z powrotem wracam do Nafplio. Mam nadzieję, że przywiozę już ten najbardziej upragniony krążek. Mam nadzieję, że opowiem Wam wtedy o tym starcie, jak i o tym, który odbędzie się 20 września. To będzie taki w sumie docelowy start za miesiąc. Arnold Classic w Barcelonie. Również Elite Pro. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia, do subskrypcji 7 Nutrition. Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia.